Bardzo ciekawa, dlatego że krzyż pośrodku z Jezusem ukrzyżowanym, data chrztu Litwy 1387 rok i znaczy tak, granica, przejście między z pogaństwa do chrześcijaństwa. To siedzi, prawda, główny kaplan pogański, Bejdino. Znaczy jedno, dużo było kaplanów. Wiecie, że już mówiłam, wspominałam, że najważniejszym bogiem pogańskim u Litwina Witold w Polsce. No i Witold Wielki to książę litewski, namiestnik Jagiełły na Litwie, bo Jagiełło był królem Polski, wielkim księciem litewskim, nie mógł być jednocześnie w Polsce na Litwie, miał namiestnika swojego strycznego brata Witolda Wielkiego. On był zajadłym poganinem, ale no, zrozumiał znaczenie chrztu, zrozumiał, że jako poganin już Witolda Wielkiego szanuje się najbardziej. Co uczelni Witolda Wielkiego, szkoły Witolda Wielkiego, ulice, pomniki, popiersia, wszędzie. Do niedawna nie mieliśmy pomnika Jagiełły, jedynego króla, dzięki któremu chrześcijaństwo na Litwę przyszło. Od niedawna mamy nie w Wilnie, a w Druskinikach, w Wilnie nie ma pomnika Jagiełły. Do niedawna nie mieliśmy pomnika Mendoga, jedynego króla Litwy. Od niedawna mamy w Wilnie, Witolda mamy wszędzie. Nawet wybacza się mu to, że dwa razy z krzyżakami przeciwko Jagiełły spiskował z największym wrogiem, ale spiskował, dążąc do całkowitej władzy na Litwie, nie chciał być od Polski zależny i to się ceni. I dlatego wszędzie jest Witold, naprawdę jest wszędzie Witold Wielki. No i tutaj, ponieważ to on na Żmudź przyniósł chrzest, a Żmudź, cała Litwa oprócz Żmudzi była ochrzczona w 1387 roku. Żmudź tak walczyła, tak broniła swojego pogaństwa, że dopiero w 1409 roku, kilkanaście lat później, udało się ochrzcić i z tej okazji zbudowano na przykład katedrę w Kowni i dużo takich posiadów. To było, oni zawzięci byli i są nadal, dlatego biją tych z NATO.